chcę dzisiaj mówić o czymś, co to jest 14 wykład na temat wiary. I chcę dzisiaj mówić o czymś, co jest już bardzo praktyczne. Psalm 28:2. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Żydzi modlili się do Boga, który mieszka w ich świątyni. Żydzi nie modlili się do innego Boga. Żydzi nie modlili się do Boga, który mieszka w niebie. Żydzi modlili się do Boga, który mieszka w świątyni. Rozumiecie? Oni wiedzieli, gdzie jest kontakt z Bogiem. Każdy Żyd wiedział, że kontakt z Bogiem jest poprzez co? Poprzez arkę w miejscu najświętszym, do którego arcykapłan wchodził tylko raz w roku. Rozumiecie? Tam mieszkał Bóg. Oni to wiedzieli. Chcę, żebyście rozumieli w filozofii świątyni, dlaczego Bóg w ogóle powiedział, zbudujcie świątynię. To było prorokowanie na temat mesjaństwa. Chodziło o to, aby było tutaj na ziemi coś, gdzie mógłby być Bóg. O co chodziło Bogu od początku? Żeby znaleźć na ziemi coś, gdzie On będzie mógł być. Dlatego On ich tak cisnął w Izraelu najpierw o namiot przymierza, a potem o świątynię. Rozumiecie? To był patent mesjański. On ich przyzwyczajał do tego, że jedyny Bóg, z którym będą mieli kontakt, to Bóg na ziemi, w świątyni. Wszystkie ludy wołały do bogów w przestworzach. Którzy to bogowie raz na jakiś czas, częściej lub rzadziej, manifestowali się według ich wierzeń przez figury innego rodzaju też, gusła, czarowników, rozumiecie, zwierzęta, rośliny itd. A potem znowu lewitowali w przestworzach i trzeba było ich przebłagiwać, aby zechcieli się znowu jakoś skontaktować przez byty ziemskie. A nasz Bóg, w nawiasie jedyny, kieruje ludzi do głębokiego zrozumienia, że aby mieć z Nim relację, to On musi być tu na ziemi, w świątyni jakiejś. On tego uczy. Dlatego jest taka modlitwa. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Nie podnosiło się ręce do Boga w niebie. Podnosiło się ręce ku najświętszemu miejscu świątyni. Takie było prawo w Izraelu. Widzimy na przykład w księdze Daniela, kiedy Daniel kilka razy dziennie modli się do Boga, zwracając swoją twarz ku Jeruzalem. Tam, gdzie jest, czy też była, bo to już była zburzona wtedy pierwszy raz, świątynia pańska. Dla nich Bóg był w świątyni. Rozumiecie? Zawsze potrzebna była świątynia. Wierzyli, że Bóg ich wysłuchuje, gdy modły swoje kierują na świątynię. 1 Koryntian 3,16 czytamy. Przenosimy się w Nowe Przymierze. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Jezus mówi tak, staje przed tą świątynią, która służyła do tego, aby w niej czcić Boga. Mówi, zbóżcie to. Czemu On mówi, zbóżcie to? Bo to już jest niepotrzebne. Dlaczego to jest niepotrzebne? No bo ja tu jestem. To już stara świątynia. Oto ja, mówi Jezus, nowa świątynia. Oto we mnie teraz mieszka Bóg. Jezus jest jedyną osobą, która w tamtym czasie chodzi po ziemi, w której mieszka Bóg. Chodząca świątynia. Wcześniej świątynia stała. Teraz świątynia się porusza.
33,5 roku się porusza. Świątynia. Ale on potem odchodzi do nieba. Zaczynają się nowe narodzenia. Powstaje Kościół. I okazuje się, że wchodzimy w miejsce, gdzie świątynią Bożą jest każdy z nas. A więc kiedyś była jedna świątynia stacjonarna, potem była druga świątynia ruchoma, a dzisiaj są masy ruchomych świątyń. Lecz zasady się nie zmieniły, bo nieodwracalne są prawa pańskie. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Zasady się nie zmieniły. Żeby mieć kontakt z Bogiem, możesz mieć jedynie poprzez to, że ukierunkujesz się na co? Na świątynię. Na świątynię. I teraz poruszamy się po takiej granicy. Tu jesteśmy my, a tu jest New Age. New Age to wzięło, co ja głoszę, i wyjęło z tego Chrystusa. My też modlimy się do Boga w świątyni, czyli do Boga w nas. Nie modlimy się tam, ale tu. Nie tam, ale tu. Wznosimy swoje ręce do najświętszego miejsca, w którym przebywa Bóg. Do naszego ducha. Do Niego wznosimy nasze ręce według słowa sprzed tysięcy lat. Bo nieodwracalne są prawa pańskie. Ewangelia Jana 1,22. Rzekli mu: co powiesz sam o sobie? Musisz być w pełni świadomy sam siebie. Musisz być w pełni świadomy świątyni, aby móc stawać naprzeciwko Boga. Jesteś zjednoczony z Bogiem. Nie znasz innego Boga niż Bóg zjednoczony z Tobą. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Innego Boga nie znasz. Wszystko inne to bałwan, odpad, kłamliwy, diabelski pomiot. Ktoś kiedyś do mnie powiedział: Bóg Cię ukaże za Twoje rzeczy, za to, co robisz. Ja mówię: chyba Twój Bóg. Chyba Twój Bóg, nie mój. Ja nie znam innego Boga niż Boga zjednoczonego ze mną. A więc wierzysz w Boga w Tobie. Jakiego Ty Boga wierzysz? W Boga w Tobie. Nie znasz innego Boga, tylko Boga w Tobie. I wierzysz w Boga w Tobie. Wierzysz w Boga w Twoim odrodzonym duchu, Boga zjednoczonego z Twoim duchem. W takiego Boga wierzysz. A zatem Twoja wiara w Boga to wiara w siebie w Bogu. Twoja wiara w Boga to wiara w siebie, który jesteś w Bogu. Oto Twoja wiara. To, kim jesteś w Bogu, determinuje to, na ile wierzysz Bogu. To, kim jesteś w Bogu, determinuje to, na ile Bogu wierzysz. To jest bardzo ważne, co dzisiaj będę do Was mówił, bo chcę Wam pokazać, gdzie jest ten spust wiary. Ten cyngiel, za który się pociąga i wylatuje kula. To, kim jesteś w Bogu, determinuje to, na ile wierzysz Bogu.
nie wolno ci dokonywać podziału na Boga i ciebie, bo wtedy twoja wiara zacznie kuleć. Jeśli podzielisz, zrobisz sobie taki podział. Bóg to Bóg, a ja to ja. To twoja wiara nie będzie działać. Rozumiesz mnie? Możesz mieć jakieś szczątkowe formy wiary. I będziesz nazywał to wielkimi dziełami pańskimi. Rozumiesz? Wielkie dzieła pańskie są w moim życiu. Idź powiedz milionerowi, że zarabiasz 10 tysięcy miesięcznie. Idź się mu pochwal. Idź powiedz człowiekowi, rozumiesz? Który ma miliony na koncie, że zarabiasz 10 tysięcy miesięcznie i że jesteś ktoś na poziomie finansowym i jesteś osobą do partnerstwa. On cię weźmie na bok i powie, słuchaj, dam ci 15, że będziesz mył mi samochód. Ok? Dam ci 15, tylko mojego Rollsa pamiętaj, żebyś dobrze czyścił. Tak cię potraktuje milioner. Bo ty nie jesteś dla niego partner. Żaden z ciebie partner. Z twoją dychą miesięcznie. Nie zrobi z tobą żadnego interesu ten człowiek. Wiesz dlaczego? Bo jego buty kosztują więcej niż twoja pensja miesięczna. On nie robi z takimi ludźmi interesów. On ci da co? Jałmużnę. Wielu chrześcijan od Boga otrzymuje jałmużnę. A mówią, ale mam wielkie rzeczy. Ale w Chrystusie mam wielkie sprawy. Tyle masz w Chrystusie. Tyle. Możesz mieć po dach, ale masz tyle. Bo twoja wiara jest taka. Mnie to przeraziło, kiedy to zobaczyłem w swoim życiu kiedyś. Przeraziło mnie to. Kiedyś się modliłem i dziękowałem Bogu w taki sposób, jak to ja bardzo emocjonalny człowiek, dziękowałem Bogu tak emocjonalnie za jakąś tam sprawę, co tam mi wyszła. Ja w ogóle uważałem, że to jest cudowne dziękczynienie. I kiedy potem już przycichły te emocje i się modliłem w innych językach, sobie tam kleczałem przed Bogiem Dusiem, to mi powiedział tak, a za co ty mi dziękujesz? Ja mówię, no Panie, za to błogosławieństwo. Posłuchajcie, jak ja powiedziałem za to błogosławieństwo, to już nie usłyszałem żadnego głosu. Ale miałem jakieś dziwne przeczucie, że się ze mnie aniołowie śmieją. Rozumiecie? Jakoś z tej modlitwy wstałem taki zniesmaczony, mając w swojej wyobraźni to, że aniołowie mnie wyśmiali. Błogosławieństwo. Gość może mieć tyle, ma tyle i uważa, że jest naprawdę wielkim Bożym człowiekiem i że Bóg w jego życiu działa w niesamowity sposób. Ja miałem takie sformułowania, niesamowite. Kolosalne, ogromne jest działanie Boże. A potem zacząłem weryfikować te rzeczy. Zacząłem widzieć, czego nie mam. Zacząłem widzieć, po jakie rzeczy mogę sięgnąć. Kiedy przeczytałem tekst lata temu, dam ci narody w posiadanie, aż mnie cofnęło w fotel. Ja mówię, słucham, a ja ci dziękowałem, że mi palec przestał boleć. A ja byłem taki pełen wdzięczności i uważałem, że jestem mega gość. Ale mam wielkie serce. Zauważyłem, wiecie co? Że moją małą wiarą obrażałem mojego wielkiego Boga. Moją małą wiarą obrażałem mojego wielkiego Boga. I wtedy postanowiłem, że nie będę miał takiej wiary. Nie będę miał takiej wiary. Nie będę miał takiej wiary. Chcę, żeby Bóg do mnie powiedział kiedyś, wielka jest wiara twoja, Artur. Tego chcę.
Nie interesuje mnie wiara jak ziarnko gorczycy, którą, za pomocą której można wejść do nieba. Rozumiecie? Nie. Twoim zadaniem jest tak poddać swoją duszę Bożym prawidłom, aby w swojej codzienności, abyś w swojej codzienności przeżywał wiarę w Boga jako wiarę w siebie. Wszyscy coachowie krzyczą o tym, czym jest wiara w siebie. Zgadnijcie, skąd oni to wzięli. Wczoraj mojej żonie puściłem jeden film na YouTubie. Trafiłem na ciekawą rzecz. Trafiłem na mistrza kung fu, obecnego mistrza kung fu. Faceta wyglądającego jak taki lekki grubasek, chodzącego w takim bardzo luźnym garniturku. Taki uczesany jak Mao Tse-tung, taka fryzura. Wiek około 50 lat. To miało z 10 milionów wyświetleń ten film. No nie? Gościa w ogóle nagrali, kilka minut z nim, chyba to BBC nagrało z nim, już nie pamiętam to, nie? Jaki program. Facet uczy w obecnych szkołach kung fu. Kazał się atakować. Atakowało go na przykład dwóch, on robił taki ruch, dotykał ich, a oni lecieli parę metrów do boku. Jak w filmie science fiction, tylko to jest dokument. Ustawiło ich się 30, a on stanął naprzeciwko nich i pchał ich rękami, a te 30 się powalało jeden na drugiego. Takiego człowieka, o którym słyszeliście, nazywał się Bruce Lee, ważącego 60 kilka kilogramów, nie mogło podnieść 6 mężczyzn z miejsca. Ktoś powie, że są demony. Ja mówię, to nie są żadne demony. Demony mają to do siebie, że nic nie ważą, bo to duchy. Rozumiesz? Demon jest jak dziura, ma kształt, lecz nie waży. Rozumiesz? Bruce Lee mógł mieć demony, ale inne, nie takie, co go trzymały przy ziemi. Bruce Lee był mistrzem kinetyki. Miał 600 kilkanaście mięśni, już nie wiem, ile ma człowiek. I potrafił tymi mięśniami zrobić takie ruchy, żeby nie do ruszenia. Był świadomy sam siebie na poziomie ciała. Rozumiecie? Świadomy sam siebie. Dlaczego był świadomy sam siebie? Bo to odkrył. Zgadnijcie, kto stworzył Bruce Lee? Zgadnijcie, kto stworzył możliwość samokontroli? Amen. A my chrześcijanie, którzy mamy tego Boga w sobie, jesteśmy w stanie oddzielać Jego od siebie i mówić, wiara w Boga to wiara w Boga, a wiara we mnie to wiara we mnie. Otóż nie. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to Chrystus jest w tobie. Amen? Jedno jesteście. Amen? 24 godziny na dobę. Amen? Myśli twoje to myśli Chrystusa. Amen? Widzicie? Jesteście świątynią. Musicie wierzyć w siebie, albo wasza wiara będzie taka. Wierzyć w Boże możliwości w sobie, to znaczy wierzyć w swoje możliwości. Nie jesteśmy ludźmi ze świata. Jesteśmy w Chrystusie. Ewangelia Jana 10:34. Słowa Jezusa. Ja rzekłem, bogami jesteście.
Ja rzekłem, bogami jesteście. Ewangelia Mateusza 10:40. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Pamiętacie to? Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Ewangelia Jana 14:12. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie czynów, które ja czynię i większe nad tym czynić będzie. Schody zaczynają się wtedy, gdy mamy zacząć wierzyć we własne możliwości. Kiedy chodzimy i mówimy, Bóg w nas, aleluja. Pańska siła moją siłą, aleluja. Pan działa przeze mnie, aleluja. To jest okej. Nasza wiara jest. Nikt nie mówi, że jej nie ma. Jest. Ale kiedy mamy przełożyć siłę naszej wiary na nasze możliwości, wierząc, że łaska to Boża zdolność w nas, zaczynają być kłopoty. Poczucie własnej wartości, czyli samoocena, jest kluczem do tego, aby korzystać w pełni z wiary w Boga, który jest w nas. Jeżeli nasze poczucie własnej wartości będzie niskie, nasza samoocena będzie niska, to nie stworzymy drożnego kanału, przez który moc Świętego Ducha w naszym duchu będzie mogła się uwalniać na zewnątrz i działać na naszą korzyść. Rozumiecie to? Nasza dusza, twoja i moja, są kanałem przepływu Bożej mocy z naszego ducha do zewnątrz. Duch Święty nie może się z nas uwolnić inaczej. Te przecieki, które przeżywałeś w życiu i nazywałeś je wielką wiarą, to po prostu były przecieki. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym i możemy podbić ten świat. Nie w ogóle podbić kawałek tego świata. Możemy zrobić robotę. Ale każdy z nas musi być maszyną wiary. Musisz być maszyną wiary. Maszyną wiary. Musisz być maszyną wiary. Kiedy wstaniesz rano, diabeł musi mieć sraczkę. Rozumiesz? Kiedy postawisz swoją nogę na podłodze, w piekle musi zawrzeć. Demony zaczynają się kłębić, mówić wstał, psychopata, wstał, wstał, psychopata. Tylko tak możesz zrobić przebudzenie. Inaczej będziesz drogim jak gejsza. One mają krótkie stopy. I one tak drobią. Ja nie chcę tak drobić. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja mam do tego w ogóle bardzo negatywny stosunek. Ja nie wyobrażam sobie tak mojego życia. Nie wyobrażam sobie mojego życia z krótką stopą. Rozumiesz? Ja uważam, że czym większa stopa, tym lepsza. Im większa stopa, tym mniejsza szansa, że się zapadniesz w śniegu na przykład. Rozumiesz, o co chodzi? Nie będę drogi. Muszę robić duże kroki. Złe zdanie o sobie uniemożliwia prawidłowe wierzenie w siebie. Jeżeli masz złe zdanie o sobie, to uniemożliwiasz sam sobie wiarę. Nieprawidłowe wierzenie w siebie zamyka cię na znalezienie szans w życiu i możliwości w życiu. To cię zamyka. Nie wierzysz w siebie, ponieważ masz niską samoocenę. W związku z tym nie widzisz szans i możliwości. I mówisz tak w tej ślepocie. Panie, daj mi objawienie, dokąd mam iść. A Bóg mówi, jak ci mam dać objawienie,
Jak ty masz zamknięte oczy. Otwórz oczy. Nauczyli mnie modlić się z zamkniętymi oczami. Ja mówię, to nie biblijnie. Jest napisane, że Jezus podniósł swój wzrok do nieba. Jest przykład z Jezusa. Rozumiesz? Z Jezusa weź przykład. Jeżeli będziesz miał zamknięte duchowe oczy, rozumiesz? To nie będziesz widział. I nie ma czegoś takiego, że mając jednocześnie niską samoocenę, będziesz miał ogromny ogląd szans i możliwości w życiu. Figę z makiem będziesz miał. Będziesz widział krótko, cienko, mało, na krótkim dystansie. Wielu ludzi mnie nie rozumie, na przykład kiedy ja mówię, że ja gram długą piłką. Jak to długą piłką? Ja mówię, no długą piłką, no ja daleko widzę. Jak tu daleko widzisz? No mówię, daleko widzę, no widzę daleko. Widzę szanse, możliwości, bardzo daleko widzę. A ludzi widzieć daleko, to znaczy mieć słowo mądrości pod tytułem, co się stanie jutro. Ja nie mówię o takim widzeniu, co się stanie jutro. Rozumiesz? Ja widzę szanse i możliwości. Szanse i możliwości. Ja jak widzę 100 zł, to widzę szanse i możliwości. A nie zakupy w sklepie. Ja widzę szanse i możliwości. Ja jak widzę człowieka, to widzę szanse i możliwości. Rozumiesz? Do mojego życia przychodzi człowiek i ja widzę szanse i możliwości. Ja nie widzę człowieka. To jest zespół szans i możliwości. Chodząca petarda życiowa to jest. Przeczytam wam trzy elementy, które składają się na poczucie własnej wartości. Po pierwsze, przekonania na własny temat. Jest to zbiór cech, które sami sobie przypisujemy. Przekonania na swój temat. Na swój własny temat. Czyli zbiór cech, które sam sobie przypisujesz. Po drugie, uczucia, które do siebie żywisz. Uczucia, które do siebie żywisz. Co ty czujesz sam do siebie. I po trzecie, zachowania wobec siebie samego. Jakie masz zachowania wobec siebie samego? To są trzy elementarne składniki poczucia własnej wartości. I albo one będą wysokie, albo niskie. Jak będą wysokie, to kanał przepływu Ducha Świętego będzie taki. Jak będą niskie, to będzie taki cienki. Rozumiesz? I będziesz sobie tym kanalikiem przepuszczał różne takie małe cudeńka i będziesz szczęśliwy z tego w ogóle, rozumiesz o co chodzi. I może kiedyś napiszesz broszurkę. Jak cudownie mi Bozia błogosławiła. I super. Pewnie ktoś ją znajdzie w życiu, bo mu się przylepi do buta, rozumiesz? I się nawróci. Amen. Ja wierzę w Boga cudów. Ja znam takiego Boga. Bez względu na to, co wiemy na temat naszego zjednoczenia z Bogiem w naszym duchu, to brak prawidłowej samooceny w naszej duszy uniemożliwia nam prawidłowe wierzenie w siebie, a więc wykoleja naszą wiarę w Boga. Żyjesz przez pryzmat samooceny. Takie jest twoje życie i moje też. I możesz ładować coraz więcej głęboko w siebie, ale to i tak nie wyjdzie na zewnątrz prawidłowo. Jeżeli twoja samoocena nie będzie należycie wysoka. Przeczytam wam teraz 10 objawów niskiej samooceny. Posłuchaj mnie teraz. Jeżeli trzy z nich są na stałe w twoim życiu, to jest czerwona lampka. Jeżeli jest ich połowa,
ale bardzo poważne. A więc jeśli będzie powyżej 6, powyżej 5, tak? To znaczy, że jesteś w dramatycznej sytuacji. Po pierwsze, nieśmiałość i lęk przed występowaniem publicznym. Pierwsza rzecz. Po drugie, wzbranianie się przed stawianiem sobie ambitnych celów. Wszystko się dzieje w tobie, pamiętaj, nie ma tu żadnego człowieka. Jesteś tylko ty. Po trzecie, unikanie nowych wyzwań. Po czwarte, niepewność własnych opinii. Wiecie, co to znaczy niepewność własnych opinii? Ustawiczna potrzeba potwierdzenia ci twojej opinii przez autorytet. Po piąte, mała tolerancja na krytykę. Po szóste, porównywanie się z innymi. Po siódme, tłumaczenie swoich sukcesów czynnikami zewnętrznymi. Wiecie, co to znaczy? To nie ja, to Pan. Tylko człowiek o niskim poczuciu własnej wartości powie to zdanie. To jest człowiek, który nie liczy się z tym, co przeczytałem wcześniej. On nie wie, że jest Bogiem. On nie wie, że jest jedno z Bogiem. On nie wie, że jest myśli Chrystusowej. On mówi, to nie ja, to Pan. Pan jest osobno, ja osobno. W tym słowie, w tym przeklętym, pieprzonym zwrocie są tony niedowiarstwa. Nienawidzę tego zwrotu. Głęboko i osobiście. Bo sam tak się odzywałem przez lata. To nie ja, to Pan. Przyjmowałem gejowski ton. Do tego. Po ósme, brak chęci samorealizacji. Wiecie, co to jest? Jestem tu i dobrze mi tu. Po co mam ruszać dalej? Po co się mam rozwijać? Pracuję tutaj, dają mi pensję. Wszystko jest dobrze. Po dziewiąte, unikanie kontaktów społecznych. Czyli klasyczne wycofanie społeczne. I po dziesiąte, brak aktywności w relacjach z innymi. Bo jak mnie kochają, to niech mnie znajdą. Nie będę ich szukał. I teraz, wedle słowa Jezusa, przelicz koszty. Zrób bilans. Nie trwóż się, jeśli jest tego dużo. To znaczy, że masz pracę do wykonania. Rozumiesz? Otrzymałeś w tym momencie materiał, który stoi na drodze rozwoju twojej wiary. Pamiętajcie, brak wiary we własne możliwości odcina ludziom skrzydła i sprawia, że nie wykorzystują własnego potencjału, który jest Bożym depozytem w nich. Bóg złożył w tobie swój depozyt. Przed założeniem świata znał cię, wybrał, rozumiesz? I obdarował talentami, możliwościami i umiejętnościami. Zszedłeś na tą ziemię jako duch, przekraczając atmosferę grzeszną, grzesznej ziemi. Obumarłeś, kiedy wchodziłeś w ciało. Rozumiesz? Ale to nie oznacza, że potencjał, który w ciebie został włożony, zniknął. On nie zniknął. Potem spotkałeś Jezusa. Rozumiesz? I twoim zadaniem jest ten potencjał
wyjąć do góry, wykorzystać, dodać do Niego obdarowania Świętego Ducha, jako Boża bomba ruszyć na ten świat. Takie Twoje zadanie. Rozumiesz? Oto zadanie Twoje. Żeby tak było, musisz mieć wysoką samoocenę. Wysoką samoocenę. Co powiesz sam o sobie, jak ktoś Cię zapyta? Co powiesz sam o sobie, Janie, gdy zapytają Cię faryzeusze tego świata? Kim jesteś? Ja na miejscu Jana i razem odpowiedział, ale Jan nie był wypełniony Duchem Świętym. Rozumiecie, nie był narodzony z Bożego Ducha, to nie wiedział. Ja bym odpowiedział inaczej. Ja bym nie odpowiedział, ja jestem głosem. Wiecie dlaczego? Bo mój Pan Jezus powiedział, że każdy z nas jest większy niż Jan. Nie jestem Janem, ale gdybym był na Jego miejscu, to bym spojrzał w oczy faryzeuszy i powiedział, nie wasz zasmarkany interes. I dumnie dalej bym chrzcił tych ludzi. W ogóle bym nie rozmawiał z nimi. Bo szlachta nie rozmawia z plebsem. To jest bardzo ważne. Szlachta prowadzi plebs, aby stał się szlachecki. Jakie są trzy główne przyczyny niskiej samooceny? Po pierwsze, to jest wychowanie, które odebrałeś. Skrzywdzili Cię w dzieciństwie. Nakładli Ci do głowy informacji, że jesteś zerem. Że jesteś słaby. Żebyś nie zaczynał nowych rzeczy. Żebyś trzymał się utartych schematów. Wsadzili Ci to do głowy. Mówili Ci, nie ruszaj gówna po śmierci. Mówili Ci, jak coś się dzieje na jednej ulicy, to przejdź na drugą stronę. Żebyś nie brał udziału w konflikcie. Tak Ci mówili! Rozumiesz? Tak Ci mówili. Pamiętam, że jak kiedyś się modliłem, Duch Święty mi powiedział, nigdy nie powiesz swojemu synowi, żeby unikał życiowych konfliktów. Nie powiesz mu tego. Nauczysz go, w jaki sposób ma rozwiązywać te konflikty. Ale nigdy do niego nie powiesz to, co powiedziano tobie. Przejdź na drugą stronę, jak tutaj się biją. Nie. Nie. Nie przed. Pójdę tą stroną, gdzie się biją, zatrzymam się i zapytam, co tam się dzieje. Czemu się bijecie? Chcesz w mordę? Nie chcę. Pytam, czemu się bijecie? Rozumiecie? Jak będzie ktoś kradł, to nie odejdę, nie obejdę naokoło. Tylko powiem, złodzieju! Co robisz? Jak zobaczę, że mężczyzna gwałci kobietę, podejdę do niego, rozumiecie? Już wiem, co mu zrobię. Zrobię mu coś takiego, że nie będzie więcej gwałcił nikogo. Nie będzie miał czym. Rozumiecie? A potem mu ogłoszę Ewangelię i powiem, że jak będzie trwał wierze, to mu odrośnie. Tak mu służę. Tak mu służę. Ale nie będę odchodził od konfliktu. Rozumiecie? Bo nie tego nauczył mnie mój Mesjasz. Wychowanie. Źle Cię wychowali. Mogłeś mieć kochających rodziców. Ale jeżeli Twoi rodzice nie wprowadzili do Twojego życia wysokiej samooceny, to Cię źle wychowali. Źle Cię wychowali. Przekleństwo pokoleniowe na Tobie spoczęło. I trzeba się od tego odciąć przez krew Jezusa. To nie tylko są klasyczne problemy demoniczne z przekleństwem pokoleniowym. Przede wszystkim to jest problem z tym, jak Cię wychowali. Jaki materiał wzorcowy załadowali Ci do głowy. Po drugie, to są Twoje doświadczenia. Przeszedłeś masę różnych doświadczeń, które pokazały Ci, że nic nie jesteś wart. Poniosłeś wiele porażek w życiu. I wybiło się na Tobie piętno porażki. Rozumiesz? Dlatego umysł Twój jest tak przyzwyczajony do niskiej samooceny.
nie udawało mi się, więc mi się i tak nie uda. Nie udawało mi się. Ale wiesz co? To jest oszustwo diabelskie. Bo w mojej Biblii jest napisane, że stare przeminęło. Bo to wszystko stało się nowe. Przeminęło moje wychowanie i przeminęły moje doświadczenia. A po trzecie, to jest nacisk kultury sukcesu. Obecny nacisk kultury sukcesu dzisiaj jest tak wielki nacisk. Ten nacisk cały czas mówi tak. Jak ci się nie uda teraz, jak jesteś z Bogiem, to jesteś gorszy w zero niż byłeś kiedyś. To jest nacisk tej kultury. Ale trzeba być wolnym od tej kultury. Trzeba być wolnym od opinii. Trzeba się uwolnić od opinii. Uwolnić się. Gdy ciągle słyszymy, że wszystko możemy, a nic nam się nie udaje, to kapitulujemy w pewnym momencie. A ten świat tak robi. Cały czas naciska. Zaczynamy innych postrzegać jako zwycięzców, a siebie jako przegranych. Patrzymy na ludzi i mówimy, no tak, jemu się udało. No tak, jemu tak, ale nie mi. No jemu tak, ale nie mi. On awansował, ale nie ja, nie. No jemu się udało wejść gdzieś tam na piedestal, ale nie mi, nie. Ja nie. Mi się nie uda. Jak uzyskać poczucie własnej wartości? Po pierwsze, dowiedz się wszystkiego o sobie, o duchu, duszy i ciele. Ty musisz o sobie wszystko wiedzieć. Ja wszystko wiem o sobie. Jestem tak samo świadomy, że się w głowie nie mieści. Mam pełną samoświadomość na poziomie ducha, duszy i ciała. Samoświadomość. Trzeba się dowiedzieć o sobie wszystkiego. Skąd się najlepiej dowiedzieć? Od tego, który nas stworzył. Żeby się o sobie dowiedzieć różnych rzeczy, to trzeba przebywać z Twoim Stwórcą. Ja się więcej dowiedziałem o sobie z Biblii, niż z doświadczeń życiowych, rozumiecie? Ja się więcej z Biblii dowiedziałem. Ja Biblię przestałem czytać jako w ogóle jakiś zapis czyichś historii. Zacząłem Biblię czytać jako zapis mojej historii. To moja historia. Mówię, okej. O, to tak mam, to tak mam, to tak mam. Rozumiecie? Kiedy czytałem o Mojżeszu, to rozpoznawałem w sobie cechy Mojżesza, negatywne i pozytywne. Kiedy czytałem o Abrahamie, to jakbym czytał własną historię. Ja nie czytam o Abrahamie. Bo ja nie mam Biblii danej po to, żeby się o Abrahamie czegoś dowiedzieć. Ja mam Biblię daną po to, żeby się o sobie czegoś dowiedzieć. Rozumiecie? A więc dowiedz się wszystkiego o sobie. Skup się na tym. Przyjdź do Boga, powiedz, Panie, chcę wszystko wiedzieć na mój temat. Na temat tego, kim jestem w duchu, w duszy i w ciele. Wielu chrześcijan zatrzymuje się na tym, kim są w duchu. Mówią, to jest moja tożsamość. Na kazalnicach trąbi się o tożsamości w Chrystusie. Jesteś w Chrystusie nowym stworzeniem. Ale przejdźmy do duszy. Jak wygląda ten twój potworek, którego nie lubisz? O którym nie chcesz rozmawiać z nikim. Ten zespół lękowy, tak? Ten nieprzyjemny odorek taki, który wydaje. Tak? Pamiętasz potworka, który ulega różnym w ogóle rzeczom? Tak? Znasz go? Się musisz z nim zaprzyjaźnić teraz. Czas wyjść na przechadzkę. Czas go wykopać. Wziąć za rękę i powiedzieć, idziemy. Według ducha będziemy chodzić teraz po potworku. Damy sobie radę ze wszystkimi rzeczami. Rozumiesz? Tam się nie chce nikomu iść. Nie chce się tych rzeczy. Nie chce go znać, nie chce go znać. Właśnie musisz go poznać. Zapraszam do poznania. Zapraszam. Zapraszam do konfrontacji z Duchem Świętym. Zapraszam. Byłaś, Golumie. Rozumiesz? Nie tworzyć alter ego, tylko wyciągnąć potworka. I przed Chrystusa z nim. Żeby go oświeciło światło z nieba. A jaki jest, taki jest, ale będzie święty.
Jeden będzie taki i taki, inny będzie taki i taki. Nieważne. Każdy zostanie równo oświecony. Trzeba się pogodzić ze sobą. O ciele również musisz wszystko swoim wiedzieć. Jak funkcjonujesz, co robić, w jaki sposób ono ma działać. A nie tam ciało, mam ciało, ciało. Będę chodził w duchu, będę żył 120 lat. Jak będziesz źle jadł, źle pił i źle się prowadził, to nie będziesz żył 120 lat. Bo są jasne wytyczne do tego, jak można żyć 120, 150, 180. Rozumiesz? Z krzyża Golgoty masz uzdrowienie, a nie zdrowie. Nie ma zdrowia z krzyża. Zdrowie jest przez stosowanie mądrości pańskiej. Cały Stary Testament to jedna wielka dieta. Żeby chociaż się ludzie chcieli tego słuchać. Rozumiem? Nie z uwagi na sakralne rzeczy. A z uwagi na zdrowie fizyczne. To było dobrze. Po drugie, zestaw Boże prawdy o Tobie ze swoimi poglądami na swój temat. Musisz je zestawić. To, co myśli o Tobie Bóg i to, co Ty myślisz sam o sobie. Na poziomie ducha, duszy i ciała. I zobacz, czy to jest wprost proporcjonalne. Każda cecha, cecha po cesze, cecha po cesze. Rozumiem, o co chodzi. Jedna za drugą. Jedna strona karteczki. Co ja myślę o sobie? Druga, co myśli o mnie Bóg? I strzałeczka. Tak samo, halleluja. O, tutaj jest błędzik. Uważam się na przykład, że nie jestem zbyt na przykład urodziłą kobietą. Jestem taka jakaś nijaka. No a tutaj on powiedział, moja piękna. Aha, to piękna jestem dla niego. Rozumiesz, o co chodzi? Do roboty. Wyznanie nad łóżkiem, jakie? Jestem piękna. Wstajesz rano, jestem piękna, halleluja, najpiękniejsza, najcudowniejsza, piękniejsza nigdy nie było. Idziesz przed lustro, rysujesz swój obrazek, oczy, uśmiechasz się do siebie. Co robisz? Wykonujesz słowo Pańskie w miejscu Twojego problemu. Czyli uznajesz, że Bóg ma rację, a Ty nie. To po trzecie. Bóg ma rację na Twój temat, a nie Ty. Rozumiesz? Nie Twoje wychowanie, nie Twoje doświadczenie, nie nacisk, który na Ciebie jest. Nie to ma rację. Świat do mnie mówi, ty antychryście. Tam świat, Kościół tak mówi na mnie. Ty antychryście. Ja mówię, dziękuję, święty jestem. Siedziałem ostatni raz w więzieniu. Głoszę na świetlicy takiej grupie ludzi. I jeden daj mówi, chcesz mieć ksywę święty? Ja mówię, oczywiście. Od tamtej pory mówił na mnie święty. Ja mówię, jakże mógłbym zabronić grupie recydywistów dobrego wyznania na mój temat. Z lepszego, gdzie się nie pojawi, święty! Nawijaj! Rozumiesz? To działa. Po czwarte, rozpocznij systematyczne wyznania w stosunku do każdej dziedziny, którą porównałeś. Mów zgodnie z prawdą Bożą na swój temat. Rozumiesz? Do każdej dziedziny, która się nie zgadza z tą prawdą. Mów do tej dziedziny. Jeżeli jakiś pogląd Twój różni się od poglądu Bożego na Twój temat, to weź Boży pogląd i zacznij ten pogląd ogłaszać do tej dziedziny. Uważałeś siebie za ćwierć inteligenta. Porównywałeś się z innymi. Mówiłeś, ja taki jestem mało rozumny, taki jakiś, taki niejaki. Trzeba do mnie mówić dużymi literami, dopiero ja trybię. Taki jakiś jestem, taki. Tak? A Bóg mówi tak. Mądrością Bożą jest Chrystus. A Ty i Chrystus to jedno. Jakie Twoje drugie imię?
Mądrość? O, jestem mądry. Jaki ja jestem mądry? Zaczynam myśleć o sobie i mówić jako o mędrcu. Ktoś powie, taki mądry jesteś? Taki jestem mądry. Uważasz, że wszystkie rozumy pozjadałeś? Tak. Jestem taki mądry właśnie. Mam niezachwianą, wręcz chorobliwą pewność w moją mądrość i nieomylność. Ktoś powie, to jest narcyzm, ja mówię, nazywaj jak chcesz. Ważne, że to działa w moim życiu. Głupeczek umarł wraz z Chrystusem. Narodził się mędrzec. Mędrzec. Bo tak mówi o mnie Bóg. Jeśli masz złą myśl na swój temat, jakąkolwiek, a masz napisane, właśnie wypisane z Księgi Jeremiasza, że wiem, jakie mam o was myśli. Wiem, jakie mam o was myśli, mówi Pan. Aby was natchnąć nadzieją. Aby życie wasze dobre wypełnić. To co robisz? Zmieniasz myśli. Decydujesz się mówić tak, jak powiedział Bóg. W sytuacjach, w których myślałeś inaczej. 5. Systematycznie odpychaj od siebie każdą myśl, uczucie i chęć działania, które wpojono ci w dzieciństwie, nabyłeś w życiowych doświadczeniach i wymuszono na tobie przez otaczający cię system. Rozumiesz? Odpychaj to. Co z tego, że tak cię nauczono? Won. Będę robił tak, jak mówi Bóg. Co z tego, że miałeś takie doświadczenie? Miałem takie doświadczenie, że szedłem do jakiejś pracy, która była ponad moje możliwości, zawsze mnie tam nie przyjmowano. Co z tego, że miałeś takie doświadczenie? Bóg powiedział, możesz siać nad każdą wodą. Idź do tej pracy, mimo że ona cię przerasta. Idź tam. Idź. Nie bazuj na doświadczeniu. Świat naciska. Mówi, nie udało ci się wiele razy, teraz ci też nie uda. Ty mówisz, no, świecie. Uda mi się. Szóste. Odkryj, czego naprawdę chcesz. Śmiało określ, co chcesz. Jasno, tak dla siebie. Czego chcesz? Ktoś pyta, w jakiej dziedzinie? W każdej. W każdej. Zacznij doświadczenia życiowe. Odkrywaj, czego chcesz. W relacjach z ludźmi, w zakupach, w planach na przyszłość, w każdej rzeczy. Jak ktoś się ciebie zapyta, co ci zrobić do jedzenia, nie odpowiadaj, co uważasz, co zechcesz, zjem wszystko. Jak ktoś się ciebie zapyta, co byś chciał zjeść, to naucz się powiedzieć to, czego chcesz. Zjadłbym steka. Ktoś powie, wiesz co? No ale ja nie mam steka. No ale to co się pytać? Jak masz zupę ogórkową i schabowego, to powiedz, słuchaj, mam zupę ogórkową i schabowego, co byś zjadł? Daj wybór, a jak się mnie pytasz, co chcesz, to ja mówię, chcę zjeść stek z anguza. Takiego chcę. Ale tak ludzie nie odpowiadają, nie mówią, to co uważasz, nie to co uważasz, co ty uważasz. Człowiek o wysokim poczuciu własnej wartości jasno określa swoją potrzebę. Jasno. Człowiek niedowartościowany zrzuca odpowiedzialność na kogoś. Ty to za mnie zrób, ty za mnie zdecyduj. Ty. Rozumiesz, o co chodzi? Uczyć różnicę dziś. Po siódme, zacznij robić to, co chcesz, nawet gdy będzie temu towarzyszyć lęk.
Wielu ludzi nie wchodzi w działanie. Już wiedzą, czego chcą, ale nie wchodzą w działanie. Towarzyszy temu lęk. Nie no, przecież tego nie zrobię. A dlaczego nie zrobisz? Jest taki film pod tytułem Chłopaki nie płaczą. Tam jest taki gość, który ma ksywę Laska. Syn króla secesu. Laska cały czas jara jointy. I jest filozofem. I tłumaczy jednemu, tak mówi, pamiętaj. Mówi, są dwie najważniejsze sprawy w życiu. Po pierwsze, musisz wiedzieć, czego chcesz. A po drugie, zrobić to, co chcesz. Rozumiesz? Laska powiedział. Syn króla Sedesu. Czy teraz kurczę, nie upokarza wszystkich? Ludzie. Gość chodzi, mówi, jestem Laska. Mój ojciec był królem Sedesów. To wysoka poprzeczka. Szok! Facet ma wysokie mniemanie na swój temat. A jest zwykłym ćpunem. Rozumiecie? Wiecie, jak taki Laska przykładowy by się narodził z Bożego Ducha i przestał ćpać? To wiecie, jak będzie miał łatwo w życiu? Będzie miał łatwo. A ten porządny, to nigdy nie ćpał. To był taki, że kurczę, rozumiesz, 18 razy się zastanowił, żeby coś zrobić, tak? Był taki równy. Jak się nawraca, to jest dramat. Bo jego poczucie własnej wartości zawsze było żadne. Rozumiecie? Żadne. I po ósme, doceniaj siebie myślą, słowem i czynem. Doceniaj siebie. Docenianie siebie. Wysoka samoocena to jest docenianie siebie. Docenianie swoich uwarunkowań duchowych, psychicznych i fizycznych. Docenianie siebie. Rozumiesz? Stawanie przed Bogiem, mówienie, Boże, dziękuję Ci, że jestem potężny w duchu, że jestem wielkim ewangelistą, że jestem człowiekiem, który prowadzi ludzi do Ciebie. Uwielbiam Cię, Boże, za to. Boże, dziękuję Ci, że jestem zdrowy psychicznie, jestem odporny na stres. Dziękuję Ci, że jestem ogólnie zadowolonym człowiekiem. Boże, dziękuję Ci, że ja tak ładnie wyglądam w tym ubraniu. To naprawdę cudowna rzecz, popatrzeć na takiego gościa w lustrze. Samoocena prawidłowa na poziomie ducha, duszy i ciała. Zdrowa jednostka bojowa. Chrystusowiec. Syn światłości. Rozumiecie? Nie do ruszenia przez diabła, grzech, świat przez nic. Dlatego Jezus ustał i powiedział, kto z was dowiedzi mi grzechu. Człowiek o wysokiej samoocenie nie ma prawa źle funkcjonować w Królestwie. Pamiętaj, wiara w siebie to systematyczne nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia na swój temat w warunkach braku faktów. Jeżeli wierzysz w siebie, to ty nadajesz wysoką rangę prawdopodobieństwa czemuś, na przykład. Jest bardziej prawdopodobne, że jestem ładny niż brzydki. Jest bardziej prawdopodobne, że jestem mądry niż głupi. To jest wiara. Niekoniecznie musisz mieć dowody w lustrze. Rozumiesz? Nie każdy jest Belmondo. Nie każda jest Naomi Campbell. Ale patrzysz w lustro i teraz jak uwalniasz wiarę?
jest bardziej prawdopodobne, że jestem piękna niż brzydka. Zabierasz się za jakieś działanie. Rozumiesz? Podejmujesz decyzję jakąś, tak. Jest bardziej prawdopodobne, że wiem, co mam zrobić, niż nie wiem, co mam zrobić. Ty musisz nauczyć się tak to robić. Nie szukać w sobie takiego doskonałego punktu spięcia tego wszystkiego, bo tak nie da rady. To się leci na większym prawdopodobieństwie. Tak to działa. Musisz dać czas twojej wierze w siebie. Niech to się w tobie rozwija. Będzie to od ciebie wymagało odwagi. Odwagi. Nie lubiamy słowa przez chrześcijan. Ale tak się modlili pierwsi chrześcijanie. Panie, napełnij nas odwagą, abyśmy szli i głosili Ewangelię. Rozumiecie, jak on się mówi? I ja zadaję, i wtedy miejsce pod nimi się zatrzęsło. Zamiast się modlić o powiększenie namaszczenia, o wyrównanie dróg, o wyeliminowanie wrogów, pomóc się tak. Boże mój, natchnij mnie odwagą! Natchnij mnie odwagą, abym zbudował wysoką samoocenę i realizował jej wytyczne. Tego chce Duchu Święty na teraz. Tego potrzebuje, tego łącznika. Działając w ten sposób, udrożnisz się dla ducha wiary w twoim życiu. Duch wiary będzie mógł popłynąć przez ciebie. Twoja wiara będzie rosła. Wiara w Boga to wiara w siebie. To musi być domena odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Nam nie wolno dotknąć tego religijnego bagna, które oddziela nas od Boga. To jest wszędzie. Wszędzie. Ja słucham różnych ludzi. To jest masowe. Ile jest szczerych, odrodzonych z Bożego Ducha katolików. Jednak większość tych ludzi ma tak niską samoocenę, że się w pale nie mieści. Ich w ogóle nie ma. Oni nikną. Oni w ogóle nie robią nic. Narodzą się z Bożego Ducha i stoją w tych kamiennych świątyniach. Rozumiecie? Już ich nie, w środku nie ma tego dreszczyku, kiedy w ogóle idzie ksiądz z tym po prostu chipsem. Już nie ma tego dreszczyku, jak był kiedyś, bo się narodzili z Bożego Ducha, ale dalej tam siedzą. Rozumiesz, o co chodzi? I nie ruszają się tam. Dlaczego? Niska samoocena. Niska samoocena. W kościołach protestanckich jest to samo. Ludzie nie wchodzą w służby, nie angażują się. Rozumiecie? Niska samoocena. Ludzie nie wchodzą prawidłowo w związki małżeńskie. Dlaczego? Niska samoocena. Wiecznie szukają żon, wiecznie szukają mężów. Niska samoocena gdzieś. Chyba, że nie szukają. Jak nie szukają, to ich nie dotyczy. Ludzie, odrodzeni z Bożego Ducha, nie sięgają po sukcesy zawodowe. Wiecie, co mówią? No już z Bogiem jestem, teraz już nie muszę tak. Tym bardziej powinieneś. Tym bardziej powinieneś mieć sukces finansowy, jak jesteś z Bogiem. Tym bardziej. Wiesz dlaczego? Bo prawda Boża, że pieniądz umożliwia wszystko, powinna ci dźwięczeć w głowie. Tam, 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 tam. Tak powinien mieć dzwonek, specjalny dzwonek na kasę powinieneś mieć. Dam, 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 dam. Im więcej będę miał kasy, tym więcej ludzi przyprowadzę do Jezusa. Im więcej będę miał kasy, tym więcej kościołów zbuduję, sierocińców, na misję dam. Im więcej kasy będę miał. Rozumiesz? A więc co? Będę się rozwijał, będę się kształcił, będę działał.
Będę brał byka za rogi, będę to robił. Ale niska samoocena uniemożliwia to. Rozumiesz? Wielokrotnie przyznanie się do Jezusa, tak, jest dramatem dla ludzi. Kiedyś byliśmy w jednym kościele, człowieku, pastor nam się zwierza, siedzi z nami przy jednym stole i zwierza nam się, mówi, kurczę, podszedłem do jednej siostry u nas w kościele, ona już tam przychodzi 20 parę lat, mówię do niej, siostro, powiedziałabyś swoje świadectwo może, żebyśmy dowiedzieli, jak się nawróciłeś. Ona mówi, pastorze, to jest dla mnie zbyt ciężki temat, Boże. To ciężki temat był dla niej. Po 20 paru latach przebywania w kościele. Wiesz, co to jest? Niska samoocena. Rozumiesz? To w ogóle chcę, żebyście te 10 punktów, o których dzisiaj powiedziałem, postawili przed sobą. Zrobili sobie jasną ocenę tego. Jeżeli masz ten syf, to zrób tym robotę. Bo to się będzie za to pociągnęło jak smuga. To będzie wychodziło w najmniej odpowiednich sytuacjach życiowych. W najmniej odpowiednich sytuacjach. W ogóle pamiętaj, jest napisane w pewnym miejscu Biblii, że Bóg mówi tak, Amalekity nie zostajesz przy życiu. Amalekita to był taki bydlak, który atakował Izraela w najmniej oczekiwanych przez niego momentach. I Bóg powiedział, każdego Amalekitę musisz zabić. Bo ty tylko trochę osłabniesz, to przyjdzie ci według mnie. Tak było zawsze z Amalekiem. Amalek atakował wtedy, kiedy Izrael słabnął. I tak jest z niską samooceną. Rozumiesz? To Amalekita przyjdzie do twojego życia wtedy, kiedy będziesz w ogóle najmniej się tego spodziewał. Kiedy będziesz właśnie miał podejmować poważne decyzje odnośnie służby, małżeństwa, rodziny, pieniędzy. Rozumiesz? Wtedy przyjdzie. Będzie zaburzał twoje widzenie duchowe. Zagłuszał głos Świętego Ducha. To niska samoocena. Będziesz mówiła, ciągle jestem taki, ciągle jestem taki, ciągle jestem taki. O, trochę podrosłem. Taki jestem teraz. Halleluja, Pan mi błogosławi. Rozumiesz? Byłem w wysokości dywanu, teraz jestem w wysokości stop. Szok. Powiedz wierszyk, wstydzisz. Wstydzisz się? Chrystus poniósł na sobie twój wstyd, twoje poniżenie. Chrystus podniósł na sobie twoje kompleksy. Chrystus poniósł na sobie to wszystko. Twoje dramaty życiowe. On to poniósł. To zostało przybite do krzyża. To trzeba teraz przełożyć na życie, moi przyjaciele. Przełożyć na życie. To nie wystarczy, że my będziemy o tym wiedzieć. To nie wystarczy, że my będziemy mówili, ja wiem, jaką mam tożsamość w Chrystusie. Jedno jestem z Chrystusem. Pokaż, że jesteś jedno z Chrystusem. Pokaż, że jesteś jedno. Proszę bardzo, wjedź tam gdzieś, jak Chrystus by wjechał. Rozumiesz? Wjedź tam. Weź bata i ich rozgoń. Rozumiesz? Dlaczego o tym do was mówię? Bo to jest kolejny nasz krok. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo przemknęło ludzi. Aby to słowo dogłębnie dotknęło dusz i pozostawiło ślad. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie w naszej wspólnocie i w całym zespole apostolskim wierzyli w siebie. Aby ich samoocena była bardzo wysoka. Z uwagi na to, że Ty jesteś w nas i uczyniłeś nas swoich ludzi. Ojcze, dziękujemy Ci, że jedno z Tobą jesteśmy. Że jesteśmy tak silni jak Ty, tak mądrzy, tak piękni, tak zdecydowani. Święty Duchu, prowadź nas w to. Prowadź nas, bo tego bardzo potrzebujemy. I decydujemy się na posłuszeństwo, Panie. Amen.